ponieważ no tak jest. Tym razem, muszę powiedzieć, tym razem bardzo mi się to, nie miło praca układa, ale osiągamy bardzo wiele. Orkiestra jest niezwykle skupiona i bardzo chcę podążać za mną. Chociaż miałem wypadek taki nieprzyjemny dzisiaj, ale to wszystko się tego. Dobrze. Zapisał się pan w pamięci może nie tyle Pawaną, co prowadzeniem 7 symfonii Beethovena. Nad którą pan pracował tu z orkiestrą już nieistniejącą, bo to jest zupełnie nowy skład, z dużym trudem, ale miał pan 2 dni popisu, bo był dzień jakiś tam ten premierowy i następny, w którym zaprezentował pan 7. I to było nieprawdopodobne, ponieważ po raz pierwszy dyrygenci, pianiści są dyrygenci, smyczkowcy, strunowcy. Kogo pan ceni bardziej? Nie lepiej, trzeba grać na skrzypcach, ponieważ główna część orkiestry to są instrumenty strunowe. Jeżeli się tworzy orkiestrę, to nie tworzy się od instrumentów wdętych. Ja mogę porównać do drzewa, ten słup, konary, to smyczki. Bez tego nie ma orkiestry. Czyli jeżeli ktoś zna, jak się gra na skrzypcach, to jest niezwykle cenne, to jest skarb. Z tego jest pan zaprzeczeniem tego. I drugie pytanie, proszę pana, jest to długi czas, w którym pan prowadzi orkiestry przeróżne i długi czas, w którym pan był i wykonawcą, i dyrygentem, i kompozytorem. Proszę powiedzieć, z jakiego okresu, na pewno ten, który przed panem jest najciekawszy, ale z którego jest pan najbardziej zadowolony z siebie? Na którym etapie? Dyrygenckim, czy pianistycznym, czy kompozytorskim? Mógłby pan powiedzieć, że to jest właśnie apogeum? Może z ostatniego utworu, jaki napisałem. Miało to być Adagio, ale wykreśliliśmy ten tytuł, ponieważ nie jest to forma typowa Adagia i w zamyśleniu. U mnie wszystko jest w zamyśleniu. Wszystko, spadają liście wszędzie, jest jeden nastrój, co ja rozumiem, nastrój refleksji. Ja nie wiem, co to wesoło, co to smutno. W ogóle wesoło to ja nie rozumiem, co to jest. Jak miał kilka minut napisać wesoło. Ponieważ to jest banalny dla mnie nastrój. Jestem tu blisko Rachmaninowa. Napisał taki słynny utwór Rachmaninow, Dzwon. I wydawało się, że ślub, to co to będzie? Gloria tutaj, trąbki. A ślub w jego utworze Dzwona to jest coś niezwykle intymnego, coś zamyślonego. Ja jestem w jego stopniu, z grona. Było i czego nie będzie i to nie może się drugi raz zdarzyć. Bo tak coś tak było. Ja powiedział, proszę Państwa, dążę do doskonałości. I Państwo mają dążyć do doskonałości. Ja wierzę, że doskonałość winna stworzyć ekspresję. Albo wzdurne zdanie, albo niewzdurne. I proszę Państwa, nawet miałem moment, kiedy tak przy graniu Rossiniego, tak to było doskonałość, jak gdyby ekspresja. Czyli nie rozumiem, dlaczego tak ludzie uważają, że ekspresja jest czymś takim niezwykle górującym nad intelektem. No Czajkowski to jest ten kompozytor, który porusza, prawda? Porusza, prawda? A co? Tak, ale to jest tu. Ludzie, z kim mamy kontakty, że powinien to być zagrany ten kompozytor. Dobrze. No ale kto chce Latoszyńskiego? A ja staram się, mam 2 partytury, nawet pomazałem te partytury na niebiesko. Czyli ja sądzę, podświadomie, w ogóle nie chcę tego, ja nie chcę być misjonarzem, ale ja jestem misjonarzem. I właśnie tą panią, którą zdobyłem, ale nie tylko tą panią, mam taki bezdomny, którzy chodzą, no, alkoholików też. I wiecie Państwo, że raz tą nagranie, jak to się nie swoją muzyką inną, i zacząłem ich uczyć. A ja im powiedział, wie pan,
To mi nie przeszkadza. Muzyka geniusza, to mi nie przeszkadza. Dobrze, to proszę teraz. Już żona mówi, że już nie może zabawić. Dobrze. Proszę coś mi zapytać jeszcze. Króciutko. Tak, mówi pan też, że bez tego zawodu nie mógłby pan żyć, opowiadając historię pianistki Evelyn Jones w Australii, która przerywając pracę nie mogła bez tego żyć i na przykład jej ręce pociły się codziennie o tej samej porze. Tak. I wtedy grała koncert. Jak ona się nazywała? Evelyn Jones. Evelyn Jones, proszę, ja zapomniałam, bo kiedyś pani z mojej rozmowy, to mnie dotknęło, sparaliżowało to. Siedziałem w BBC, deszcz padał. Ja sobie tam samotnie zawsze i usłyszałem coś, czego nie spodziewałem się usłyszeć. Kto to gra, fajno. Ale proszę Państwa, powiem jeden wypadek Rosjanie. Jeden z muzyków rosyjskich, Glenn Gould, nagrał wariację. I jeden z muzyków rosyjskich usłyszał. Szedł z przyjaciółką, stanął, mówił, dzwonimy do wszystkich ludzi, do wszystkich muzyków. Zjawiła się rzecz, świat, ten człowiek świat zmienił. To był Glenn Gould. Ale ten, który to powiedział, to znał wykonania. On odczytał, że się rzecz fenomenalna stała, nie fenomenalna. Zmienił się stosunek do dźwięku. To był Glenn Gould. I dlatego tam Evelyn Jones, tak ja odszukałem, bo widziałem sekretarza, odszukaj Evelyn, kto to grał, kiedy. Rzeczywiście, była taka kobieta, wspaniale grała, ale tyle grała, że nie mogę już dalej grać. Koniec, bo to się wyczerpuje. Mozart musiał przestać pisać. Organizm już się wyczerpał, nie mógł dalej pisać. Umarł, bo musiał. Szkoda. Szkoda, tu jest... Jakiś zadryguje. Zwykle tutaj jest wielka trudność dyrektora, bo co tu trzeba zrobić? Pieniądze są... Skąd Państwo mają pieniądze? Z różnych źródeł, ale to jest teraz, mają Państwo publiczność. Publiczność ma swoje preferencje. Nie bardzo wiemy, jakie one są. Ale jeżeli powiem, że dobrze, żeby zagrać symfonię Dworzaka 9, która jest grana co 2 minuty, to każdy przyjdzie. Albo przyjdzie na coś, albo nie przyjdzie. Tak to jest. Bo jeżeli włożę taki program, który tu mam od razu mi się w głowie jest. Ja lubię kompozytora Albana Berga. Dobrze. Albana Berga, 3 fragmenty z Woceka. Potem Schemberga, koncert fortepianowy. Schemberga. I co jeszcze? Adamsa, uwerturę. No dobrze, Schemberg, Alban Berg, Adams. Będzie publiczność? Nie będzie. No nie będzie, no panie. Będzie tylko Maksymium. Wobec tego. Nie. Nawet czy będzie nawet Maksymium, czy będzie Karajan dyrygował, to nie będzie. Wobec tego mniej więcej znamy te preferencje, ale mniej więcej. Nie wiadomo, co ci ludzie chcą, ale wiem, jak przyjedzie Motion Trio, że ludzie przyjdą. Jak Mozart przyjedzie, przyjdą. Czyli jakoś strasznie trudno wiedzieć, co zainteresuje publiczność. Proszę Państwa, jeszcze nie podoba mi się akustyka, bo nie może być teatr operowy i sala. Nigdzie na świecie tak nie bywa, że jest teatr operowy i sala. Ja w tylu tych salach grałem, to niemożliwe po prostu. Albo teatr, albo to. Tam zrobili jedno i drugie. Ja to dyrygowałem, co prawda swoją muzykę dyrygowałem, ale kiepskawa muzyka. Czyli ta, co tutaj jest, to co słyszę ze swego miejsca, to jest nie tak atrakcyjne. Ale jak ja usiadłem, mój asystent dyrygował, Olejniczak, Paweł, syn naszego najwspanialszego pianisty, to ten dźwięk jest całkiem dobry. Jeżeli się wspaniale tu zagram, to jest nie tylko nieźle, ale jest chyba to, co ja znam, bardzo, 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 bardzo.
Cudu nie ma, ponieważ wytrąc sami znowu jest tak, jak gdyby kongres dla trzeciego wieku. Krzesełeczka takie, tak jakby.